Takie wydarzenia, które były i w 70 roku na Wybrzeżu, czy w Radomiu, czy w Ursusie, to wszystko się wie, to wszystko się wiedziało, bo to jednak jakieś tam ulotki, wszystko funkcjonowało. Jeden drugiemu dawał coś i zawsze się to było wiadomo, czy Wolna Europa najwięcej mówiła na ten temat. No, także z tymi sprawami się było na bieżąco. No i nie chciało się wierzyć, że takie coś jest. No, zresztą sam Gierek też apelował o Radom, żeby te wyroki nie były tam jakieś ostre czy coś, a mimo wszystko byli ludzie bici, ścieżki zdrowia robione i wszystko inne tak robili. No niestety tak robiła władza, niby władza ludu, władza komunistyczna. Na żadnym posiedzeniu czy na żadnych zebraniach, bo zebrania były partyjne co miesiąc i nie było nic mówione na te tematy. Bo na takich zebraniach przeważnie tylko mówiono o wydobyciu, o szkoleniu, a takie rzeczy, które już były, to się nie powtarza, nie mówiono, to po prostu było tabu.